gospodarze. No i zobaczmy, co dzieje się. Jesienią, przepraszam, w Białymstoku. Oczywiście padł remis 3-3. Zobaczymy, jak będzie teraz. Pojawił się Opatowski, jest także Grzegorz Ochturkowyt. Pikiewicz stara się utrzymać przy piłce. Jest okazja, Luta i fantastyczny wślizg. Uderzenie, no naprawdę to była niezła próba. Natomiast gdyby wziąć pod uwagę ostatnich 5 meczów Jagiellonii, łącznie z tymi pucharowymi, to naprawdę forma Białostoczan jest wysoka. Przejęcie piłki, no może teraz uderzenie Lutaja. Citko, i to było bardzo niebezpieczne uderzenie, bo tam już czekał Sandecki. Lutaj. Zobaczmy, teraz będzie okazja. Taszak, Taszak i gol! Kolejny stały fragment gry dla Jagi. Uderzenie, Łabieniec i gol! I gol! Brakowało im zawsze czegoś w ataku, żeby wpisać się na listę strzelców. Teraz świetne podanie, zobaczmy, Rabiej ładnie to zrobił, słupek! Neme. Teraz świetnie uruchomił swojego partnera, Christian Neme, będzie okazja, piłka jednak nie wtoczyła się do bramki. Kamil Ullman. Długie zagranie, Lisowski i gol, nie ma bramki. I teraz okazja i gol dla drużyny z Białegostoku. Ale zostawił ją Christianowi Neme i gol! Ależ teraz błąd. Powalczyć choćby o wyrównanie stanu tego spotkania, ale widzimy, że Jagiellonia tutaj sunie z kolejną kontrą. Taszak, czy będzie piąta bramka dla Białostoczan? Tak jest! Lisowski kapitalnie przymierzył teraz z dystansu, finalizując tę akcję. Nie mają litości przewagi. No, wtedy może się ustawić na własnej połowie i wyprowadzić jakiś groźny atak. No, gra pozycyjna to nie jest mocna strona podopiecznych Macieja Karczyńskiego i to widać właśnie w takich spotkaniach. A teraz zobaczmy, Jaga z kolejnym kontratakiem, faulowany Taszak. Wielgat w ogóle nie patrzy na sędziego, a przecież powinien. Citko, dokładne zagranie i kapitalna interwencja Dawida Wasążnika. Uderzenie, ależ bomba! Ależ bomba Kolesnykowa. No nie pozostawił tutaj żadnych złudzeń. Lifanow. Przejęcie futsalówki. Zobaczmy, czy będzie kolejne trafienie. Przerwana akcja. No i to jest kolejne wykluczenie. Tym razem dla Rabieja. On prawdopodobnie dotknął piłki ręką. Tutaj mogą naprawdę jeszcze zdobyć jedną, dwie bramki. Gracze z Białegostoku, tymczasem okazja dla AZS-u. Klaus nie wykorzystał setki z odpowiedzią fantastyczną. Sandecki. Spokojnie, spokojnie, spokojne zwycięstwo Jagiellonii w tym spotkaniu. 1-7. Przekonujący triumf drużyny z Białego Stoku. Na pewno byli dzisiaj drużyną zdecydowanie lepszą, skuteczniejszą w ataku.